Witam Was, kochani, bardzo serdecznie. Dzisiaj będziemy poznawać kolejną głoskę i kolejną literkę. Parę dni temu poznaliśmy głoskę O. Dowiedzieliście się, że ta głoska to samogłoska. Dlaczego? Bo jesteśmy w stanie mówić ją bardzo długo. Możemy mówić O i przeciągać tę głoskę w nieskończoność. Dzisiaj poznamy kolejną samogłoskę. Tą samogłoską jest A. Moi drodzy, samogłoskę A możemy również przeciągać, jak tylko damy radę długo. I możemy wymawiać ją A. Na początek proponuję Wam chwilę zabawy. Mamy 6 obrazków. W nazwach tych obrazków też ukryło się A, głoska A. Będziemy teraz nazywać te obrazki i wyszukiwać miejsce, gdzie to A nam się ukryło. Ponieważ A jest samogłoską, będziemy nasze okienka, gdzie mieszka A, kolorować kolorem czerwonym. Na pierwszym obrazku jest ptak. Czy potraficie wygłoskować to słowo? Co mieszka w słowie ptak? Zaczynamy. P, ty, a, k. Gdzie mieszka głoska A? Głoska A mieszka w trzecim okienku. To okienko zakolorowujemy sobie kolorem czerwonym, bo jest to samogłoska. Drugi obrazek. Uśmiechnięta małpa. Moi drodzy, w słowie małpa też mieszka głoska A. Sprawdźmy, czy tylko w jednym miejscu, czy spotkamy ją może jeszcze gdzieś. Zaczynamy. My, a, ły, py, a. Gdzie słyszeliście głoskę A? Sprawdźmy jeszcze raz. Pierwsze okienko mieszka głoska my. W drugim mieszka, no co? Właśnie A. Będzie to okienko czerwone. W trzecim mieszka ły, py, a. Na końcu również będzie okienko czerwone, ponieważ mieszka tutaj głoska A. A teraz kolejny obrazek, kolejne zdjęcie. Mamy przed sobą balon. Spróbujmy pogłoskować słowo balon i zastanowić się, gdzie słyszymy nasze A. By, a, ly, o, ny. Spróbujmy jeszcze raz. By, a, ly, o, ny. Już wiemy, że w tym słowie A mieszka na drugiej pozycji, w słowie balon. Ale słuchajcie, w tym słowie pojawiła się też głoska, którą myśmy ostatnio poznali. Jaka to głoska? Głoska O. Gdzie będzie miejsce tej głoski? By, a, ly, o. Tu zamieszka głoska O. Możemy już ją wpisać, ponieważ znamy, wiemy, jak wygląda symbol graficzny tej głoski w postaci litery. Czyli tutaj zapiszemy sobie literkę O. Kolejna ilustracja, kolejne zdjęcie przedstawia klasę. Ciekawa jestem, czy Wasze klasy przypominają troszeczkę tę ze zdjęcia. Moi drodzy, spróbujmy pogłoskować klasa. K, ly, a, s, a. Róbcie to razem ze mną. Gdzie mieszka głoska A? K, ly, a, s, a. Mamy dwa czerwone okienka, ponieważ w tych okienkach zamieszkała głoska A. Ten przedmiot nie musimy chyba nikomu przedstawiać. Wiadomo, jest to samochód, ale my często mówimy, że jest to auto. Spróbujemy pogłoskować i sprawdzimy, czy i w tym słowie mieszka A. Uwaga, auto to A, U, Ty, O. A, proszę bardzo, A mieszka na pierwszej pozycji, czyli w pierwszym okienku. Zaznaczamy to okienko na czerwono. Natomiast na końcu wpiszemy literkę O. Dlaczego? Bo tę literkę już doskonale znamy i wiemy, że mieszka ona na ostatniej pozycji. I moi drodzy, w naszej zabawie ostatni przedmiot, bardzo przydatny tym dzieciom i nie tylko dzieciom, również dorosłym, którzy jeżdżą na rowerze. Tym osobom, które jeżdżą na rowerze, przydaje się kask, który ochrania naszą głowę w razie jakiegoś nieszczęśliwego zdarzenia na drodze. Uwaga, w słowie kask pewnie też mieszka A. Wy to na pewno już słyszycie. A gdzie mieszka to A? Pogłoskujmy. K, A,
Sy, ky. Uwaga, gdzie? Ky, a. Nasze okienko będzie czerwone. Sy, ky. Tyle, jeżeli chodzi, moi drodzy, o ćwiczenia w wysłuchiwaniu, gdzie mieszka nasza głoska a. A teraz pora przypomnieć sobie z przedszkola, jak wygląda symbol graficzny naszej głoski, czyli litera. Popatrzcie, mamy tutaj wielkie A, oczywiście drukowane, oraz mamy małe A drukowane. Chciałabym, żebyście zobaczyli, że to A bardzo często pojawia się w różnych wyrazach. Mamy tutaj aż dwa razy literkę A. Mamy wyraz A, jeżeli ktoś z Was potrafi i zna literki z przedszkola, może próbować ze mną odczytać wyrazy. A, dy, a, my. To jest imię pewnego chłopca. To jest Adam. A drugi wyraz. A, py, a, ry, a, ty. Jeżeli znaliście te litery, to super. Jeżeli nie, nie martwcie się, nie stresujcie. Przyjdzie pora, wszystkie literki będziecie doskonale znać i będziecie umieli super świetnie czytać. Ten wyraz, przeczytamy, jest to aparat. Popatrzcie, aż trzy literki A występują w tym wyrazie. Kolejny wyraz. A, ly, a. Imię dziewczynki. Ala. Popatrzcie, wielka litera, bo podobnie jak Adam, Ala to jest imię. Wielka literka na początku i małe A na końcu. A teraz kolejny wyraz. A, u, ty, o. Na początku mieszka A w wyrazie auto. No i ostatni wyraz, który wybrałam dla Was tak dla przykładu, to jest wyraz ky, o, ry, a, ly, e. Wyraz korale. I znowu mamy tutaj A, które mieszka sobie w środku. Moi drodzy, oczywiście wyrazów, w których mieszka A, jest całe, całe mnóstwo, ale nie jesteśmy w stanie zapisać tutaj ich wszystkich. Chciałam Wam pokazać tylko, żebyście zobaczyli, że to A występuje bardzo, bardzo często i będziecie mieli okazję nieraz A spotykać. Kochani, a teraz coś bardzo ważnego. Ponieważ do tej pory poznaliśmy literkę O, dzisiaj poznaliśmy, przypomnieliśmy sobie w zasadzie literkę A drukowaną, pora przed nami na rozpoczęcie ćwiczenia czytania. Będziemy odczytywać dźwięki, które powstają z połączenia samogłoski O z samogłoską A. Mamy łączenie O z A. Kochani, potrafimy odczytać O, A, O, A. Powstała nam takie połączenie. O, A. Spróbujcie razem ze mną. O, A. Nie ma to znaczenia, to co przeczytaliśmy. To nie jest żaden wyraz. To jest po prostu takie połączenie dwóch samogłosek. A teraz inna kombinacja. A, O. A, O. Spróbujcie razem ze mną. A, O. A, O. A teraz same literki O, dwie obok siebie. Przeczytajmy, co nam powstanie. O, 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 O. A teraz Wy. O, 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 O. Kolejne połączenie, dwie literki A. Znamy je doskonale, potrafimy odczytać. A, 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 A. A teraz Wy spróbujcie razem ze mną. A, 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 A. A teraz połączenia trudniejsze. Trzy literki. O, O, A. O, O, A. Spróbujcie razem ze mną. O, O, A. O, O, A. Popatrzcie, my już zaczynamy czytać. A teraz kolejne połączenie. A, A, O. A, A, O. A teraz spróbujmy odczytać, spróbujcie razem ze mną. A, A, O. A, A, O. Czy to jest trudne? Myślę, że powiecie, że nie. No i słuchajcie, teraz to już jest najtrudniejsza rzecz. Mamy aż cztery literki.
Cztery literki, ale doskonale je znamy. Spróbujmy je przeczytać. O, o, a, a. O, o, a, a. I wasze zadanie. O, o, a, a. O, o, a, a. Kochani, mam nadzieję, że odczytywanie tych zlepków, tych złączek samogłosek poznanych do tej pory nie sprawiło wam żadnej trudności. A teraz, kochani, zapraszam was, idziemy krok dalej i teraz zapraszam was do wirtualnej klasy i do tablicy. Moi drodzy, spotykamy się w wirtualnej klasie przy tablicy, która przygotowana jest do pisania literek. Kochani, będziemy teraz wprowadzać literkę A. Moi drodzy, wielka literka A. Jak ją zapisać? Nie jest to taka łatwa sprawa. Wielka literka A jest pisana przez dwie linijki. I teraz, moi drodzy, jak to wygląda? Pamiętacie, liniaturę mamy tutaj kolorową. To jest ta nasza linijka właściwa, w której bardzo często mieszczą się wszystkie małe literki. Może nie wszystkie, ale na razie te poznane przez nas jak najbardziej. Natomiast ta linijka, która jest nad nią w kolorze niebieskim, to jest linia pomocnicza, która będzie nam pomagała przy pisaniu liter wielkich. I teraz, moi drodzy, literka A. Mam nadzieję, że uda mi się, pamiętacie, piszę tutaj na tej naszej takiej tabliczce, na tablecie graficznym, więc nie zawsze te literki są kształtne, ale postaram się ze wszystkich sił, żeby było dobrze. Uwaga! Moi drodzy, wielka literka A zaczyna się w liniaturze tej właściwej i uwaga, zobaczcie, kreseczka leci sobie na ukos, widzicie, kreseczka na ukos, troszeczkę dobiegłam do linii niebieskiej i teraz uwaga, prowadzę linię w dół i półeczka, która łączy mi te dwie literki, te dwie części literki. Kochani, nie jest to wcale łatwo pisać tutaj takim rysikiem. Na tablicy prawdziwej wychodzi to znacznie lepiej, ale postaram się zrobić to jeszcze raz. A więc tak, uwaga, linia na ukos i linia w dół. I zamykamy za pomocą takiej kreseczki, która łączy te dwie laseczki. Czyli jeszcze raz, linia na pochyła troszeczkę, na ukos i linia w dół i kreseczka. Moi drodzy, no literki są takie niezbyt, ale to ja wam powtarzam cały czas, na tablicy pisze się zdecydowanie lepiej, w zeszytach, w linie pisze się zdecydowanie lepiej. Tutaj ten rysik nie udaje się tak dokładnie, jak sobie bym tego życzyła. Ale mniej więcej chodzi mi tylko, żebyście zobaczyli, jak to powinno wyglądać. No to może spróbujmy czwarty raz, może uda się lepiej, czyli tak troszeczkę na ukos i w dół. O! Z tej literki jestem zdecydowanie najbardziej zadowolona. I teraz, moi drodzy, tak wygląda, czyli możecie powtórzyć ze mną. Słuchajcie, paluszkiem na odległość, nie dotykając ekranu komputera, spróbujcie za moją kropeczką nadążać ze mną po śladzie. Czyli tak jedziemy, kropeczka, linia na ukos i linia laseczka w dół. I zamknięcie, i półeczka, która je łączy. I teraz, uwaga, przechodzimy do małej literki A. Ona będzie pisana tylko w linii właściwej, czyli w tej czerwonej. Uwaga, przypominać wam będzie dokładnie literkę O. Bo słuchajcie, jest ona okrąglutka. I teraz dorysowujemy do niej laseczkę. Zobaczcie, tak wygląda małe A. Jeszcze raz, popatrzcie. Okrąglutka jak literka O i laseczka dorobiona do niej. Nie jestem zadowolona zbytnio, więc próbuję jeszcze raz. Kółeczko takie troszeczkę rozpłaszczone i laseczka. Oczywiście, moi drodzy, jestem przekonana, że wam zdecydowanie ładniej to wyjdzie, ponieważ moje wielkie A wyszło najładniejsze, to czwarte, no to może mnie się też uda małe A zrobić najładniejsze czwarte. Może się udało, może nie. No, słuchajcie, każda literka inna, ale tak jak mówię, nie jest to łatwe zadanie. Moi drodzy, od czego zacząć? Spróbujcie teraz nadążać ze mną i spróbujcie za pomocą paluszka narysować po kropeczce literkę A. Czyli zaczynamy, robimy okrągły brzuszek i laseczka w dół. Literka A. No, spróbujemy piąty raz.
No, chyba ta jest najlepsza. Moi drodzy, a więc literka A. Pamiętajcie, nie może być ten brzuszek za duży, za bardzo pękaty. Musi być taki kształtny. I teraz, moi drodzy, coś, czego boję się najbardziej, bo teraz chciałabym Wam pokazać, jak połączyć literkę A z literką O, którą też poznaliśmy. I teraz słuchajcie, spróbuję. Może mi się uda, może się nie uda. Spróbujemy. Pamiętacie, jak pisaliśmy literkę O? Zaczynaliśmy od okrągłego brzuszka, potem był taki haczyk, dzięki któremu łączyliśmy z literką kolejną. Możemy połączyć z kolejną literką. O, A. Jeszcze raz. O. A. O, A. No nie jestem za bardzo zadowolona. Teraz spróbujmy połączyć A z literką O. A z literką O. No nie jest za ładnie. Mam nadzieję, że Wam to wychodzi zdecydowanie lepiej. Ja już sama się z siebie śmieję. A teraz spróbujmy wielkie A napisać. Tak. Słuchajcie, ja jestem bardzo skoncentrowana tutaj na tej pracy. I połączymy z literką O. Ale słuchajcie, trening czyni mistrza. Ja nie wiem, czy Wy dostrzegacie, ale trochę mi to lepiej wychodzi teraz. Może naprawdę uda mi się za którymś razem zrobić to pięknie. I teraz wielkie O. Spróbujemy. Spróbujemy wielkie O. Zrobimy taką laseczkę, bo inaczej się nie da. I do tej laseczki dołączymy naszą literkę A. No, słuchajcie, kochani, na tym tablecie no nie jestem mistrzem pisania. Mam nadzieję, że Wy sobie poradzicie doskonale i będzie to zdecydowanie lepiej. Kochani, to tyle, a ja Was teraz zachęcam, żebyście wzięli sobie albo zeszyt, na przykład wąskie linie, albo jakąś taką tabliczkę suchościeralną, czasami też są, macie takie z liniaturą i spróbujcie literki poćwiczyć i chciałabym wiedzieć, że na pewno wyszło Wam lepiej niż mnie na tablecie graficznym. Życzę Wam powodzenia i do usłyszenia następnym razem. Pa, pa, kochani!